Umowa, którą podpisana została z Carpater, skutkuje tym, że na teren Polski przylatuje nowy przewoźnik, nowa linia lotnicza. Coś, czego nie udało się innym portom lotniczym w Polsce, a udało się nam, najmłodszemu portowi lotniczemu w Europie. I druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to to, że umowa, która nas wiąże, nie dotyczy tylko połączenia Lublin-Rzym. To jest naprawdę umowa biznesowa, na podstawie której my jako partnerzy biznesowi będziemy rozwijali siatkę połączeń tego przewoźnika na terenie Polski i w regionie. There's also to mention about Vatican and the Catholic community and pilgrims, which can go to Rome much easier with this new connection. Oczywiście nie możemy zapominać, że taka siatka połączeń pozwoli nam na opiekowanie się linkiem pielgrzymów, linkiem osób, które chcą udawać się na pielgrzymki do Watykanu i będzie to z łatwością teraz na chwilę obecną możliwe. Ta współpraca, mam nadzieję, z firmą Carpater nie zakończy się tylko tym jednym połączeniem. A warto wspomnieć o tym, że Port Lotniczy Lublin podpisał umowę z Carpaterem na tak zwanego generalnego agenta sprzedaży na terenie Polski, co oczywiście tworzy też perspektywę do dalszej współpracy.